Wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić refleksjami nad modlitwą ze zmarłych. Czy jest to biblijne, czy jest to sprzeczne ze Słowem Bożym? No wiadomo, protestanci nas potępiają, wsadzają do piekła za to, że modlimy się ze zmarłych, gdyż uważają, że jest to sprzeczne z Bożym nauczaniem. Posługując się wersetami ze Starego Testamentu, gdzie Bóg zakazuje wszelkich kontaktów ze zmarłymi. No ale czy faktycznie tak jest? Czy modlitwa ze zmarłych to jest wywoływanie duchów, by dowiadywać się jakichś informacji, co tam słychać u Wiśniewskiej? Albo kiedy będzie koniec świata? No nie. To jest zupełnie inny wymiar. I chciałbym przytoczyć tu trzy fragmenty, takie główne z Pisma Świętego, które potwierdzają, że modlitwa za zmarłych jest miła Bogu i przyjemna. I pierwszym z takich fragmentów koronnym będzie druga księga machabejska, gdzie Machabeusz, prawda, i reszta żołnierzy modli się za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu, gdyż skradli oni przedmioty, prawda, z innych świątyń, po prostu przedmioty nieczyste i Bóg ukarał ich śmiercią. I Machabeusz i reszta modlą się za nich, aby ich grzech został odpuszczony. Robią zbiórkę, zbierają 2000 drachm i wysyłają do świątyni na ofiarę za grzech. Jest napisane: miłe to było i piękne w oczach Boga, szlachetne, ponieważ myśleli o zmartwychwstaniu. No, protestanci tutaj mogą powiedzieć, że jest to księga niekanoniczna. Zaznaczam tutaj, jak wcześniej wspominałem, księgi machabejskie od początku były w kanonie ksiąg natchnionych na 1200 lat przed powstaniem protestantyzmu, przed reformacją Lutra. Jest Biblia Wulgata, Luter ją musiał doskonale znać i musiał, bo był kapłanem i chciał przetłumaczyć Biblię na język niemiecki. Musiał znać Wulgatę. Święty Hieronim, 1200 lat przed protestantyzmem, przed reformacją. 5 minut w Google'ach, proszę bardzo, 73 księgi są. Włącznie z księgami machabejskimi. Już pomijając wszelkie spory, jakie tam były, protestanci, czy nie Luter, wyrzuca 7 ksiąg. To on je usunął. Nie chcę się tutaj rozwodzić, sprawdźcie sobie na internecie. Więc księgi machabejskie są jak najbardziej kanoniczne, natchnione Duchem Świętym, częścią Pisma Świętego. I nie ma co tutaj sobie głowy zawracać, bo pierwsi chrześcijanie i pierwsi ojcowie Kościoła uznali je. I tak było przez całe wieki, aż do Lutra. Kolejnym fragmentem jest rozdział 10 Dziejów Apostolskich, gdzie będziemy czytać Piotra, historię, gdzie Piotr dowiaduje się o śmierci Tabit. Udaje się tam, pada na kolana i modli się. I po modlitwie mówi do niej: wstań. I ona wstaje, Bóg ją wskrzesza. Ale co jest istotne? Święty Paweł dowiedział się, że jest martwa, więc gdyby protestancka filozofia była słuszna, no to powiedział, no to, a co mi do tego, że zmarł? Że zmarła. No zmarła, no i koniec. Albo jest w piekle, albo jest w niebie, nie? I co mi do tego? Natomiast święty Piotr klęka i modli się za nią. Modlił się nad trupem. No i Bóg zechciał uczynić znak. Wskrzesił ją przez modlitwę Piotra. Więc postawa Piotra przeczy tutaj
nauce protestanckiej. Kolejnym fragmentem, który jest bardzo znamienny, choć tajemniczy, jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 29. We fragmencie tym święty Paweł wspomina o przyjmowaniu chrztu za zmarłych i mówi: gdyby nie wierzyli w zmartwychwstanie umarłych, to po cóż by chrzest za nich przyjmowali? Prawda? Jest to 1 Koryntian 15:29. Cokolwiek by to nie było, jakikolwiek obrzęd by to nie był, chrzest z chrztu za zmarłych, Kościół do końca nie wie, co to było. Ale jak to wyglądało, co to dokładnie było w tym kontekście, o czym tu mówimy, nie ma większego znaczenia. Co ma znaczenie? Widać tutaj wyraźnie, że ci żyjący ludzie dokonywali pewnego obrzędu, chrztu za zmarłych, cokolwiek by to nie, jakkolwiek by to nie wyglądało, myśleli o zmartwychwstaniu z tych, którzy odeszli. I więc jest to okazywanie troski o zmarłych. I święty Paweł tego nie potępia. Wspomina i mówi, że przyjmują, bo wierzą w zmartwychwstanie. Nie potępia tego, nie mówi, co wy robicie, zmarli już, już klamka zapadła, piekło, niebo, koniec, nie ma tu żadnych modlitw, nic, prawda? No tak po protestancku. Nie. Wspomina o tym i nie potępia. Więc jest też i w Nowym Testamencie, prawda, ślad troski żywych o zmarłych, prawda? Więc wiara w zmartwychwstanie jest zarówno w Księdze Machabejskiej, jak i u świętego Pawła uzasadnieniem naszej modlitwy za zmarłych. Wierzymy w zmartwychwstanie i dlatego się za nich modlimy, aby ich grzechy zostały odpuszczone, prawda? Aby ich uwolnić, prawda, od grzechu. Więc można się modlić za zmarłych bez problemu. Jesteśmy w jedności z nimi, bo zmarli, nawet jeśli odeszli z tego świata, to Bóg jest Bogiem żyjących. Prawda? I oni istnieją, oni żyją w innym wymiarze, w innej rzeczywistości, ale żyją. I tak jak za życia mogliśmy się modlić z nimi, za nich, prawda, tak ta więź, mimo to, że ta fizyczna na tym świecie więź zostaje zerwana przez śmierć, to jednak więź duchowa wciąż istnieje. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bogiem żyjących. I Bóg jest Bogiem żyjących moich babć i moich dziadków. Prawda? Choć lata temu odeszli, ale Bóg jest Bogiem żyjących. Ja wierzę w to, że są z Nim, bo odeszli po Bożemu z tego świata i ta jedność duchowa dalej istnieje. Tak, istnieje. Prawda? Jedność ku budowaniu Kościoła. Ta jedność Kościoła pielgrzymującego tu na ziemi, Kościoła oczyszczającego się w czyśćcu i Kościoła chwalebnego w niebie. My wszyscy tworzymy jedną rodzinę. Jesteśmy wszyscy ciałem Chrystusa. Prawda? Więc módlmy się, nie przejmujmy się tym, co mówią protestanci, jest to chwalebne i miłe Bogu i też świadczy o naszym miłosierdziu względem naszych odeszłych braci. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję za subskrypcję, za komentarze. Lajkujcie, nie lajkujcie, piszcie i do usłyszenia.